A teraz Drohiczyn. Tam zakończył się 21. Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Motocykliści podążali śladami powstań śląskich. Byli też na Ukrainie. Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński organizuje wyjazdy do miejsc pamięci narodowej oraz mordu i pochówku patriotów polskich. Tegoroczna 21. edycja rajdu trwała 16 dni. Byliśmy na Ukrainie. Jeździliśmy po Ukrainie w miejscach Golgoty naszych Polaków. Odwiedza się miejsca, w których naprawdę każdy powinien być. Wyjazd na Kresy zawsze wiąże się ze spotkaniami z mieszkającymi tam Polakami. To jest niesamowicie, jak ci ludzie pielęgnują tą polskość, jak oni cały czas się czują Polakami, mimo że są tak daleko od nas. Uczestnicy podkreślają, że rajd to swojego rodzaju pielgrzymka, która pozwala zwrócić myśli do Boga. Jest ten wymiar duchowy jako pewna podstawa, jako pewien fundament, ponieważ każdego dnia sprawujemy Eucharystię, która jest centrum też naszej drogi. Ja już jadę czwarty raz i co rajd człowiek wraca bogatszy. Dziś w Drohiczynie uroczyście zamknięto 21. edycję rajdu. Dzięki Bogu wszystko szczęśliwie przebiegło, czyli nie było żadnych zdarzeń wypadkowych, losowych, zachorowań. Wszyscy wyjechali, wszyscy cało wrócili. W Drohiczyńskiej katedrze sprawowana była msza święta dziękczynna za pomyślne zakończenie tegorocznego rajdu. Eucharystii przewodniczył ksiądz pułkownik Henryk Polak. To, że wy dzisiaj, drodzy rajdowcy katyńscy, odnosicie ten swój rajd w imię szacunku dla Polski do Boga samego, to po prostu jesteście w tym łańcuchu pokoleń, tym ogniwem po tamtych, którzy tam oddawali życie. W ramach 21. edycji rajdu motocykliści oprócz wyjazdu na Kresy podążali też śladami powstań śląskich, odwiedzając m.in. Katowice, Świętochłowice, Wodzisław Śląski, Zabrze i Górę Świętej Anny.